Co tam masz? Co to jest? Co, ty chcesz wyjść, co? Chcesz wyjść, tak, ja wiem. Chcesz pójść na dwór. Rozumiem cię, kochanie. Ups, 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 ups. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu i chyba nikogo nie zdziwi, że będzie to vlog domowy, zważając na aktualną sytuację, która się dzieje. Mam nadzieję, że nie będzie on tak strasznie długi, jaki był ostatnio i no i że nie będę tak przynudzać. Też zobaczymy, co mi z tego vlogowania w ogóle dzisiaj wyjdzie, czy to rzeczywiście nadaje się, żeby opublikować, czy rzeczywiście będzie takie naprawdę do niczego. Zobaczymy. My już nie śpimy od 6, jak widzicie, mój mały się już tam właściwie bawi się tutaj wózkami od prania. Przesuwa po prostu te wózki. No ale już zabawki są wszędzie, także ja dopiero zabieram się za śniadanie. Wypiłam już herbatę, a teraz oczywiście kawka, czyli ulubiona chwila dnia z kawką. No i owsianka standardowo na śniadanie. Mało apetycznie teraz wygląda, ale jest bardzo dobra, naprawdę. Nie mam niestety mrożonych owoców ani świeżych, więc wykorzystałam suszoną żurawinę, przepraszam. Co, kochanie? No ty chcesz wszystko widzieć od razu, tak? Mama nie może zjeść. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogą za śniadanie w spokoju. Bez takiego małego krasnoludka próbującego się na ciebie wdrapać. Dobra, ja zjem i do zobaczenia później. Okej, okay, udało mi się jakoś w końcu zjeść. I no co, delektuję się moją kawą ukochaną. Mały się w końcu zaczął sam bawić, bo tak szukał po prostu uwagi. Chciałabym bardzo wyjść na spacer. Ja wiem, że powinniśmy wszyscy siedzieć w domu oczywiście i oczywiście się z tym zgadzam. Aczkolwiek myślę, że też warto, nawet trzeba wyjść z tym dzieckiem na chwilę, chociażby na balkon, żeby szczególnie jak jest ładna pogoda, żeby promieni słoneczne załapało, żeby przewietrzyć trochę. Ja na szczęście zawsze staram się wychodzić w takich porach, gdzie rzeczywiście rzadko spotykam ludzi i to przeważnie jest wtedy, kiedy muszę iść do sklepu, więc i tak muszę z tego domu wyjść. I wówczas przechodzę się z małym na krótki spacer, po to właśnie, żebyśmy się oboje przewietrzyli.
No bo skoro i tak już wychodzimy, to to jest z korzyścią po prostu dla nas. Trzeba utrzymywać dystans i ja ten dystans utrzymuję, szczególnie jeżeli widzę osoby starsze oczywiście. Ale ogólnie i tak utrzymuję ten dystans, jeżeli ktoś obok nas przechodzi, to ja staram się pójść najdalej jak tylko potrafię z wózkiem. Jeżeli chodzi o sklepy, no to jest właśnie ciekawa sprawa, bo też należy utrzymywać 1,5 metra dystansu w kolejce, ale ludzie się w ogóle do tego nie stosują. Przynajmniej nie tutaj, w tym rejonie, w którym ja mieszkam, z tego co zauważyliśmy z mężem. Co więcej, miałam taką bardzo niemiłą sytuację, powiedziałabym, z tego względu, że będąc w drogerii, ja utrzymywałam ten dystans pomiędzy klientem przede mną i podszedł starszy pan i oczywiście wykorzystał to, że była przerwa i po prostu stanął pomiędzy mną i tamtym klientem, więc wbił się do kolejki i normalnie zwróciłabym uwagę, ale ponieważ teraz jakoś mi żal starszych ludzi względem tej sytuacji, to po prostu już dam sobie spokój, też mi się nigdzie nie śpieszyło, więc więc już po prostu odpuściłam. Ale muszę przyznać, że bardzo często taka sytuacja ma miejsce tutaj w Holandii, nie wiem czy wszędzie, na pewno ja mieszkam w Rotterdamie, więc na pewno w tym miejscu często to widzę, że osoby starsze, żeby nie było, ja mam dużo szacunku, ja byłam tak wychowana, żeby mieć zawsze dużo szacunku do osób starszych, żeby ustępować im miejsca, czy w autobusie, czy w tramwaju, w metrze, gdziekolwiek, tak? I ja też to robię, ale zauważyłam na przykład, że za każdym razem, jak ustępowałam miejsca w tramwaju, w ogóle dla mnie to jest rzecz niedorzeczna, jeżeli widzę starszą panią, która się telepie dosłownie, która ledwo stoi na nogach i młodą dziewczynę i ta starsza pani staje obok niej, a ta młoda dziewczyna nadal siedzi i nic nie robi, to dla mnie to jest po prostu niedorzeczne. Ja nawet będąc w ciąży, to ustępowałam miejsca starszym ludziom i uważałam to za zupełnie normalne. Z kolei mi ustąpiły może, już jak byłam w takiej zaawansowanej ciąży, w trzecim trymestrze, to ustąpiły może 2 razy, ustąpiono mi miejsca i przeważnie były to kobiety, więc podejrzewam, że same wiedziały, jak to było, kiedy one były w ciąży, więc już tam o kolejkach to nie mówię, to nigdy mnie nikt nie wpuścił z przodu. Ale osoby starsze, ja uważam, że słuchaj, młody jesteś, stań, puść tą starszą osobę, tak, usiądź. Ale też te osoby starsze tutaj wykorzystują bardzo to i na przykład wbijają się w kolejki. To jest bardzo częste zjawisko tutaj, zaobserwowane przeze mnie, że po prostu stoimy w kolejce i taka starsza pani, powiedzmy, tak podchodzi, rozgląda i tak boczkiem wchodzi sobie przed nas i udaje, że nas nie widzi. To jest w ogóle, to jest najlepsze po prostu udawanie, zawsze te osoby starsze udają, że nas nie ma, że w ogóle nie istniejemy, tak? Nie tylko u nas, ale ja też widzę to na przykładach innych ludzi. Jak się właśnie te starsze osoby wbijają w kolejkę, to po prostu jest, to jest nienormalne. W Holandii też jest bardzo często tak, że jeżeli tutaj są supermarkety, nie ma takich malutkich sklepów, chyba że są to tureckie sklepy, marokańskie, to są, ale typowe holenderskie sklepy to są supermarkety. Tego typu jak Biedronka, coś takiego. I o czym chciałam mówić? Teraz zapomniałam, co chciałam powiedzieć. O Jezu. Wcześniej jest, dlatego. Ja nie spałam długo, więc chyba już wiem. I w Holandii jest zazwyczaj tak, że jeżeli ktoś jest obładowanym wózkiem przed tobą, a ty z kolei masz tylko 2 rzeczy, to przeważnie z grzeczności, jak ta osoba widzi, że już kładziesz na taśmie i masz tam tylko 2 rzeczy, z grzeczności zawsze ta osoba z tym przepełnionym wózkiem mówi: proszę, możesz przejść przede mną. No bo te 2 rzeczy naprawdę nikogo nie zbawią i jest to jak gdyby normalne i uważam, że jest to bardzo fajne i tak powinno być praktykowane wszędzie.
ponieważ tej osobie, która ma dwie rzeczy, może przyszła na lunch i tylko chciała kupić bułkę i coś do picia, powiedzmy, no to i ma stać 15 minut w kolejce, powiedzmy, no to szkoda. Także uważam, że jest to bardzo fajne, więc naprawdę, jeżeli taka babcia czy dziadek, osoba starsza, o tak, może nie chcę mówić tak potocznie, staje i ja widzę, że ma tylko kilka rzeczy, no to okej, to w porządku, tak? Ale też wypadałoby się po prostu zapytać albo powiedzieć, przepraszam, śpieszę mi się, czy mogłabym stanąć przed tobą. I zazwyczaj mi to dziwi, ponieważ są to osoby takie naprawdę już w podeszłym wieku, że one naprawdę mają dużo czasu, a nam młodym się zazwyczaj śpieszy, więc no to jest taki... Ja też pamiętam taką sytuację, kiedy próbowałam, chciałam wybrać pieniądze z bankomatu i stoi w kolejce, słuchajcie, i podeszła taka para, starszy pan i starsza pani, i po prostu wepchnęli mi się dosłownie przede mną. I jak grzecznie podeszłam do nich i powiedziałam, przepraszam bardzo, ale ja stałam tutaj w kolejce, za mną też jest następna pani, także mi się też śpieszy, przepraszam bardzo, ale proszę stanąć w kolejce. No to wtedy tak, tacy zaskoczeni byli i tak, o tak, 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 oczywiście. Ale ja wiem, że oni to robią z premedytacją i to po prostu jest widać. To jest widać i to jest taki właśnie negatywne, powiedziałabym tutaj. Pogoda jest dzisiaj piękna, naprawdę. Ale widzę na swojej apce w telefonie, że są tylko 3 stopnie, a odczuwalna jest minus 3. Ja słyszałam wczoraj w wiadomościach, że pogoda ma się pogorszyć, w sensie ma być słonecznie, ale ma być zimno. Takie 3 stopnie w ciągu dnia, no sorry, marzec, ale no, to jest też zupełnie normalne w marcu. No i nie oszukujmy się, nie było zimy w tym roku, więc sorry, czego my chcemy? Grunt, że świeci słońce, to wam powiem, bo luty był koszmarny. Przez cały luty były jakieś huragany, wiało, padało, było okropnie, ludzie popadali dosłownie w jakąś depresję. Ja popadałam, naprawdę, uwierzcie mi, miałam dosyć. Dosyć pogody, dosyć wszystkiego, dosyć tej szarości. Cieszę się, że w końcu robi się przyjemnie, że jest wcześniej jasno. Przepraszam. I robi się ładna pogoda, a to, że jest zimno, no trudno. To mi jakoś nie przeszkadza grunt, żeby świeciło słońce. Zrobiłam sobie właśnie
i małemu kisiel, ponieważ kiedyś kupiłam w polskim sklepie taki bezglutenowy. Nie wiem, czy normalny kisiel też jest bezglutenowy. W sumie nie wiem, ale ten był bezglutenowy na pewno. Więc zrobiłam kisiel, ponieważ miałam paczkę i trzeba było już ją zużyć, a ja już wieki temu nie jadłam czegoś takiego, więc postanowiłam, że spróbuję i zrobiłam tutaj już małemu do pojemniczka i taką salaterkę dla siebie na deser, na później, także tyle. Bronek? Co zrobiłeś? Bronek, nie można. Tu jest wieloryb, tak? Wieloryb. No, to jest mamy pierścionek od taty. A tu co mamy? Co jest tutaj? Żyrafa. No. No to drugie, co miałeś. Trójkąt. Trójkąt tutaj wejdzie. Spróbuj trójkąt. Serduszko za duże jest. Spróbuj trójkąt. Tak, ślicznie. Super. Brawo. A serduszko wejdzie w inne pudełeczko wejdzie serduszko, wiesz? Nie pasuje. Tu wejdzie trójkącik. Proszę. No, ale włóż ładnie. Popraw. Nie wychodzi? No, poczytaj książkę. Tak, tu jest kotek. A tu jest Biedronka. Tak, Biedronka. Tak. Tu jest Biedronka, a tu kotek. Żyrafa. Tak, wieloryb, piesek. Mhm.